witam was serdecznie w kolejnym odcinku Overwatcha. Zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Hanzo, średnio. Miałbym bardziej ochotę na trupią wdowę i sobie ją weźmiemy. Zobaczymy, jak będzie mi szło. Jest to snajper. Fajne ma umiejętności, bardzo mi się podoba kotwiczka i jadowitamina, która przy okazji pomaga w zlokalizowaniu przeciwników, których ewentualnie mamy za plecami, czyli ochrony sobie gniazda. W sensie, że wchodzę gdzieś na jakiś wysoki punkt i jakieś miejsce dostępowe do tego gniazda, najlepiej od strony przeciwnika, zabezpieczam taką minką. A ta linka nam pozwala dostać się właśnie w takie miejsca. W drużynie mamy Genjiego, lodówkę. Mam znienawidzoną smugę, czy znienawidzoną Heroes of the Storm, bo to jest bardzo fajne, jak najbardziej. Tu mi się nią fajnie gra. Kto tu jeszcze jest? O, i mamy Lucio chyba. Ziomeczek jeździ na łyżwach. Panie, ma te łyżwy. To chciałbym takie mieć łyżwy, a wy? Do śmigania. Siemanko, ludziska, siemanko. Fajne jest, bo nas przyspiesza. Atakujemy punkt tutaj. I chodzi o zdobycie tego punktu i utrzymanie, że tak powiem, jak go najdłużej. Mamy do tego do dyspozycji 3 rundy. Znaczy 3 rundy, do 2 zwycięstw gramy. Z celnością to ja muszę popracować jeszcze, to na pewno. Trochę się wychyliłem. Mam nadzieję, że tym nie stracę, że się tak wychylam. Tam widziałem przeciwników biegli. Ale nasi się wychylili, no. Powiem szczerze, że dosyć odważnie. My też sobie... Oj. Brawo, Foreście, brawo. Za wcześnie po prostu kliknąłem skok. Nie warto oglądać z tego powtórki, jak ginę, marnie. Genji to jest dobry zabójca. Ostatnio miałem taki mecz, że robił no po prostu przysłowiową jesień, średniowiecza, z dupy. I to równo i rytmicznie. Chłopak wiedział, kiedy nas atakować, wiedział, jak nas atakować, potrafił wpaść i praktycznie pętę zrobić, nie? Tu nawet sekstę chyba się będzie mówiło. O, dobra, przydam się. Nie przydam się. Likwidujesz mecha. Dobra, jakaś mała ucieczka, ale żołnierz za naszą linią. Foreście... Aha, ja wiem, ja mam znowu czułość myszki za dużą ustawioną. Znaczy za małą. Za dużą. Będę musiał sobie to szybko zmienić. Opcje, czułość myszki, sterowanie. Ale Foreście, masz momenty, naprawdę. Już będzie lepiej. Dwa punkty. No i już czuję różnicę. Zdecydowaną. Zbieramy punkty, mamy 68% do przejęcia i do wygrania, można powiedzieć, pierwszej rundy. Jesteśmy na dobrej pozycji. Póki co moja... Moja wdowa niewiele robi. Dobra, przynajmniej coś w końcu zrobiła. Zobaczmy, gdzie oni są. Padł w końcu. Nie mamy za dużo możliwości, ale właśnie wygrywamy pierwszą rundę. Ciach. O, nawet na spowolnienie nie trafiłem. Dobra, weźmiemy sobie innego Herosa teraz. Albo nie, spróbujemy zagrać jednak nią. To jest dobry pomysł, żeby się też przy okazji troszeczkę poskillować. Co prawda trenuję sobie tam poza odcinkami, no ale wiadomo. Chciałbym nią trochę dobrze pograć, w końcu nauczyć się porządnie celować, przydałby mi się jakieś lekcje. Chyba pójdę do szkoły Izaka. Witam. Salut. Francuska miłość. Femme fatale. Mogłem wziąć jednak inną postać do tej mapki. To już troszeczkę trudniej nam będzie. Przepraszam. Jak się będą wychylać. Nie ma takiego uciekania. Będę wam stąd pomagał, o ile to będzie możliwe. Nie chowaj się. Nie wiem, czy ją słyszycie, ale ma cudowny głos.
Genji. Punkty nam lecą, bardzo fajnie. Przeciwnicy chyba się nie mogą za dobrze zorganizować. Pozwalają nam zająć dobre strategiczne pozycje. Zobaczymy, czy uda nam się utrzymać. A ty, Reinhardt, gdzie tu się pakujesz? Ała, 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 ała. Słabo, Foreście, bardzo słabo. Ała, ała. Jeszcze słabiej. Dobra, dzięki medyczek, dzięki, naprawdę się przydajesz. Zginął. Oj, 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 leci. Z której strony? Cholera jasna. Fajnie, że tą oponę da się zniszczyć. To nie jest tak źle jeszcze jak leci, że nie jesteśmy skazani już na nią. Patrz pod nogi. Nikt się przede mną nie ukryje. Dobra. Mega przydatne ulti, nie? Naprawdę lubię. Uwielbiam jej ulti. Jest przecudowne. Jeszcze chwila! Jest po prostu przecudowne to ulti. Uwielbiam. Jakoś idzie. Mobilny snajper. Ale zginęła. Pięknie, świniak. Wieprz jest dobry. To trochę słabo mieć tak mało życia i się pakować. Ale pykło. Ajajaj. No i co? Udało nam się wygrać meczyk 2-0. Fajnie. Zapraszam na następny mecz, na następną rundę. Znaczy no, rundy były. O, zobaczmy co zrobił takiego ciekawego. Chłopak. Aha, w tej. Rozumiem, nasi przeciwnicy. Nie było mnie tutaj. Bang. Aha. No i okej. Pykło. Najdłuższa mordercza seria. Likwidacja aż 13. Smuga. Dostajesz ode mnie plusa. Zobaczymy, co nam się następnego wylosuje. Czas trwania meczu 5 minutek. Lubię szybkie mecze. W ogóle fajna gra, bo jeżeli chce się wpaść na jakąś rundkę, to wpadasz, grasz i wypadasz. Nie musisz się męczyć specjalnie długo. 9 poziom. Super. Skrzynka z łupami. Chyba zrobię jakiś odcinek w ogóle z otwieraniem łupów. Ktoś mi kiedyś to proponował w komentarzach. Fajny pomysł, naprawdę, dzięki. Zobaczymy. Nazbiera się tego trochę, to zrobię. Żeby to jednak nie trwało 5 minut, a 10. Nie wiem, który level trzeba będzie wbić. Na razie mam niewielki, niewysoki. Wszystkie się zrestartowały po premierze. Droga 66. Legendarna droga stanowa. Hanzo do obrony. Mhm. Biorę trupią wdowę. Dzisiaj będzie odcinek z trupią wdową. Niskie obrażenia drużynowe za mało bohaterów obrony. Mamy świniaka, mamy leczącego, mamy... No, mi się podoba już nasza drużyna. Fajnie byłoby rzeczywiście mieć konstruktora. Słuchajcie, jaki miałem ostatnio mecz. Wziął konstruktora. Ostatnio miałem taki mecz, że było trzech konstruktorów, trzech tych śmiesznych krasnoludów. I postawiali tyle tych wieżyczek, że praktycznie nie mieliśmy jak się przedrzeć. Co nam się udało przedrzeć? Padaliśmy od trzech innych ziomeczków, którzy ubezpieczali, że tak powiem, teren. Niesamowicie mi to wyszło. To było na mapie, że tak powiem, ruskiej, nie? Nie wiem, czy kojarzycie. Jakoś to się Wolfskaja Industries bodajże. Naprawdę dobrze się zorganizowali z obroną i nie mieliśmy najmniejszych szans, żeby zdobyć po prostu te punkty. Próbowaliśmy się przebić wszelkimi możliwymi sposobami. Jeszcze dodatkowo popełnialiśmy spory błąd, że nie czekaliśmy, nie zbieraliśmy się, nie organizowaliśmy, tylko każdy na Jana próbował jak najszybciej ogarnąć i zdobyć w końcu te fajne punkty jakimś cudem. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce na wieżyczkę, ale zaufamy, może to jest dobre miejsce na wieżyczkę. Ja spróbuję się tu przyczaić. Zobaczymy, kogoś, czy kogoś mi się uda ustrzelić. Trochę sobie przeszkadzamy, no ale to jest fajna pozycja. Fara, moja ukochana Fara. Panie. Panie. Nie ma takiego.
stanie. Proszek nas tu próbuje osaczyć. Uwielbiam ją. Dobra, zobaczmy gdzie są przeciwnicy. Widzę, że powoli wydobywają się stąd. Oj cholerka, to nie jest dobry pomysł, żebyśmy w tym samym momencie byli na tej samej pozycji. Dobra. Wiem, snajper wychodzący na pierwszą pozycję to też nie jest dobry pomysł. Dobra, jakoś nam się uda może zorganizować tutaj, żeby ich jakoś osaczyć. Panie, ja się nie będę powtarzał. Nie, Forest, nie rób tego na stresa, bo to bez sensu. Nikt się przede mną nie ukryje. Prawdziwi bohaterowie nigdy nie umierają. Dobrze. No, fał było. Może nie wyszło to za cudownie, ale wyszło. Wow! No nic. Punkt kontrolny. Nie trafił we mnie, ale naprawdę pykło. Dobra. Bierzemy bastiona, spróbujemy utrzymać jakieś pozycje. Bastion jest w tym rewelacyjny, działko Gatlinga uwielbiam. Ilu z nas nie żyje? Trzech jest w akcji. Ja do nich dołączę zaraz. Za moment. Mamy dalej wieżycz korca. O, tu jesteś, Mendo. Dobra. Nie do końca dobra pozycja. Ale jakaś jest. Kurczę, krzaczek mi zasłania. Czajcie krzaczek? Dobra, padł gościu. Nie ma takiego strzelania do moich przyjaciół. Co to jest? Dobra, bastion jest super. Bardzo mi się podoba. On właśnie nas chciała wystrzelać. Udaje nam się cofać ładunek. Super. Mhm. Panie, idź pan stąd. Nie ma. Dorwał mnie, mogłem się leczyć, nie? Ładnie, ładnie. Na trzy strzały mnie brał. Rzeczywiście, nie warto było zbyt długo pozostawać w jednym miejscu. Świetne są te podpowiedzi, korzystajcie z nich, jak będziecie w to grać. Musimy jeszcze wytrzymać 3 minuty do kolejnego punktu kontrolnego. Nie możemy ich doprowadzić, nie możemy im pozwolić, żeby dotarli. Bardzo ważne dla nas to jest w tym momencie. Na czym skończyliśmy? Na tym, że chcemy ich wykończyć. Nie ma takiego skakania. Dobra, próbujemy coś tu zorganizować. Ciężko było w starciu bezpośrednim cokolwiek z nim zdziałać, co mnie wcale nie zdziwi. Mamy Reinhardta, mamy Killera. Kto by nam się przydał w drużynie, słuchajcie? Kto nam się tu przyda w drużynie? Spróbujemy coś nią zdziałać. Dobra. Spróbujemy. Zostały im 2 minuty na doprowadzenie ładunku. Mają całkiem dobrą ekipę do doprowadzenia go. 4 aż ich przeciąga. Super. Zaraz będą tutaj. Musimy zdążyć, musimy zdążyć. Nie możemy pozwolić, żeby te drzwi się otworzyły tutaj. Panie! Super. Jeszcze ładują do nas prosto z chmur.
Ale ze smoka dostaliśmy. Jeszcze się w niego bardziej wchędzimy. Brawo, Foreście, brawo. Brawo. Próbujemy wziąć bastiona. Pięknie to zrobiłeś. Kurde, nie mam obkminionej tej babeczki z różowymi włosami, można powiedzieć. Całkiem sporej. Przepraszam, zostawiłem face'a włączonego. Zostawanie w tej samej pozycji również nie jest zbytnio rozsądną sprawą. W bezpośrednie starcie z nimi idziemy. Biorę Reinhardt, się przyda nam. Drugi, mamy już jednego. Bierzemy wieprza. Chyba nie mamy z nimi za dużych szans, bo z tym wieprzem pięknie to zrobiłeś. Dzięki ci, wielki rzeźnik, że jakoś to ogarnąłeś. Musimy cofnąć ten ładunek. Może rzeźnik nam się przyda. Zobaczymy. Tu spróbuję to przycofać jakoś. Dziwne słowo, ale grunt, że wracamy. O, leci smoczek kolejny. Ciekawe gdzie. Zobaczę go pewnie za późno, żeby się zorientować, żeby uciec. Widzę, że przepychają, a my też go trochę odciągamy. 2 minuty. Oła. Świniak przyciągnął świniaka. Jeszcze tak to zrobił profesjonalnie, że nie miałem najmniejszych szans na odparcie tego ataku. Dobra, spróbujmy wziąć bastion i znaleźć sobie jakąś fajną pozycję, żeby ich wystrzelać. Likwidujesz forest? No trudno. O kurde, już znowu przepychają. Bardzo źle. Nie wiem, czy mi się kogoś udało zlikwidować. Nabijaj. Mam mało życia, ale to nie jest dobrze. Likwidacja. Po prostu... magazynek, Foreście. Przegraliśmy to. Bo nie wierzysz. Cudownie. Nie zgadzam się, słuchajcie, na to. Nie zgadzam się. Zostało mi 96 punktów. Procent. Oni muszą się jeszcze tu dostać. Zostało im 40 sekund. Nie wiem, czy się cokolwiek nam uda zrobić teraz. Cholera jasna. Słaba pozycja, ale dzięki tej pozycji właśnie udało nam się. Ktoś do mnie ładuje. Smuga. Będzie się tu jeszcze pojawiać. Zostało dogryweczka. Cudownie. Wystarczy, że teraz przytrzymamy tą pozycję i będzie ok. Weźcie się nią, zajmijcie w końcu. Jest, proszę państwa, udało się nam. Naprawdę udało nam się. Było fajnie, było trudno, było ciężko. Dobrzy przeciwnicy. No, nic. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Dziękuję serdecznie za to, że wytrzymujecie to lamienie. No, ale uczymy się wszyscy, prawda? Fara, uwielbiam ją. O, coś tam zrobiła, no, likwidujesz forest. Na końcu jeszcze jadłem. Dobra, za tą najlepszą rozgryweczkę i za to, że jesteś farą. Dziękuję serdecznie, zapraszam na następne odcinki. Mam nadzieję, że wam się podoba i trzymajcie się, cześć.